Hejka wszystkim! Tutaj! W dzisiejszym odcinku oczywiście dalej sprzedajemy rzeczy w naszym magicznym, zaczarowanym sklepie, ale mamy tylko 116 dolarów, a ja chyba potrzebuję 200, jak się nie mylę. Tak, 200, żeby wykupić jakąś tam licencję, więc będę nagabywać ludzi. Wchodź, wchodź, wchodź. Ale ładna sukienka! Jaką ma pani piękną sukienkę? Proszę wziąć jeszcze proszę coś kupić. Tak, tak. Za tą piękną, o jakie buciki, może jednak pani coś jeszcze kupi? Nie, zdecydowała się tylko na tyle. Ale przyszła kolejna kobieta, która chce dużo pochwał. No i super, mamy kartę, to zawsze ułatwia. 20 i 17. Proszę bardzo. O, pani nie zdążyłam dość dużo komplementów i pani dlatego tak troszeczkę mniej kupiła. Dobra, idziemy. O jest. Nagabywać dalej ludzi. Proszę pani, jak pani pięknie wygląda. Boż, co to za oczy? Ale nie, 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 proszę tutaj. O, tu jest ładny sklep. Tak, ja zapraszam. Zostałam mistrzem marketingu. To wystarczy zachwalać? Zachwalam panią. O Boże, jak pani pięknie dziś wygląda. Jaki kucyk, tak samo jak ja. Pięknie. Nie patrzcie, wchodzi. Jakie jaja. Dobra. Kupuję pani chlebek tylko, niestety. Dobra. Aż takiej ładnej sukienki pani jednak nie miała. Proszę bardzo. A pani tylko sok. Ten kucyk wcale nie wyszedł tak idealnie. Ale proszę do tego nie słuchać, proszę wracać częściej do naszego sklepu. No i co jej nie zarobię? Oj, przyszedł pan. Idziemy. Proszę pana, ale pan jest piękny dzisiejszego dnia. Ej, ty, patrzcie, mąka mi się kończy. Dobra, będą brać co inne. Mąkę i olej. Ktoś będzie faworki piekł, dobra. 8,20. Proszę. I teraz muszę chyba zapalić to światło. Dobrze. Pan tylko chleb. No, już myślałam, że stówą mi zapłaci. 51 centów. Proszę. Bierz tam pani więcej, bo mi tutaj brakuje pieniążków. Dobra. To powinno trochę wynieść. 13. O, odliczone, dała, super. No, jeszcze jakichś takich dwóch dobrych klientów. I 4,50. Miałabym pieniążki na to, ale czy... Dobra, idę nagabywać. Proszę pana! Nie, pan nie jest piękny. Pan jest piękny, pan ma taką piękną muszkę. Zapraszam do sklepu. Oni się serio słuchają. O, a pan z jakim pięknym krawatem, proszę, też zapraszam do sklepu. Ja nie wiem. Zostanę milionerką. 8,98. Ten nic nie wziął. Czemu stoi przy kasie? Aha, nie widziałam. Dobra, myślałam, że nic nie wziął i że stoi. I będzie czekał, żeby mu, nie wiem, sprzedać coś spod lady, a ja tutaj nie mam coś spod lady. Dobrze, stać nas. Możemy... Aha, enter. I zamknęliśmy dzisiejszy dzień. Dobrze, ale kolejny dzień zaczniemy od kupna tej licencji. Okej. Dostałam nowe rzeczy. Czy coś się w moim sklepie zmieniło? W moim sklepie się nic nie zmieniło. Okej, tu mam o wiele więcej rzeczy, ale... Jestem biedna. Dobra, za 200 dolarów można kupić więcej tych. Dobra, i tak mnie na razie nie stać. A co nam się pokończyło? Olej jeszcze jest, to nie mamy tej mąki. W ogóle mąki nie mamy. Czy mąka nie była na tyle tania, żeby kupić więcej mąki? Mąka, 6,32, nie, bo jeszcze dostawa kosztuje, nie? Tak, nie będzie mnie stać. Dobra, muszę otworzyć sklep i muszę kupować to, co jest. Ja chcę się przyjść na chwilę, zobaczyć. Ej, no tu jest strasznie dużo rzeczy. Mogą nie otwierać mojego sklepu. Dobra, tu się miasto kończy. Tu jest jakieś rusztowanie, komuś okna wymieniają. Ciekawe, czy jak ktoś coś ode mnie kupi, czy z takiej odległości usłyszę ten dzwoneczek, żebym wróciła. Dobra, tutaj też... O nie! Porsche we mnie wjechało! Może będę chodziła po chodniku lepiej. Dobra, taksówki... Dobra, usłyszałam. Biegniemy. Sturagę? To ja tu mogę dokupywać w kamienicy coś? Dobra. Dawaj ten chleb. Boże, tylko płatki. A zobaczmy sobie drugą część miasta. Zaraz! Będę. Dobra, tutaj też jest tak kwadratowo. To miasto nie jest jakieś wybitne. To trzeba przyznać sobie. Chociaż mi się trochę kojarzy z takim typowym amerykańskim jakimś osiedlem. Zazwyczaj są tak, jest przedmieścia i zaraz za przedmieściami jest właśnie tego typu miasto. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, wracamy do sklepu. Nagabywać dalej ludzi, żeby kupowali u nas. Ło, tu się kolejka zrobiła, dobra. Pan dużo zamówił, kupił, dobrze, pięknie.
Mi się wydaje, że skoro oni tyle kupują, to trzeba teraz zrobić dostawę w międzyczasie, jak ich obsługujemy niestety. No, powoli nam się robi pusto na tych. A czy jeżeli nie będę towaru nowego kupowała, to czy będą brali to, co zostało? Wydaje mi się, że chyba tak, że wykupią mi tak i tak to, co jest. Czy miałabym więcej klientów, jakbym jednak zrobiła za towarowania? 13,50. Proszę bardzo. I on się wkurzył, że nie mógł czegoś znaleźć. Dobra, czekajcie, olej mam, mąka i chleb na pewno. Mąka, chleb na pewno. Co jeszcze? Ojoj. Dobra, dawaj, olej. Mąka, chleb. Dobra, kupmy jakiś nowy przedmiot. Ojoj, dobra, weźmy może mąka. Tom. Ty, ale mi tutaj w zadaniach podpowiada, że ja mam kupić lodówkę. To może faktycznie zaraz to zrobię. Ty, to ja usuwam to, co mam w koszyku. Fridge. Ale na lodówkę mnie nie stać. Albo półki, albo lodówkę mam kupić. Kurczę, ej, nie stać mnie. $200, no ale ja zaraz nie będę miała czego sprzedawać. Kurczę. Wiecie co? Nie, ja chyba dokupię. Jednak, chociaż tak, ten chleb, mąkę, niech będzie woda. Dobra, kupmy. Ej, ale mój sklep staje się coraz większy i widzę, że coraz bardziej popularny też. Dawaj, babo. Bo ja muszę rozpakować się jeszcze. Dobra. Idziemy po... Tak, pierwsza rzecz. Butelki z wodą. Dajmy je tu. Aha. Dobra. Rzućmy sobie to tu na razie. Okej. Czyli tak i tak muszę mieć lodówkę. Dobra. A, $8. Chciałam ją oszukać. Dobra, raz, dwa, trzy. I co? Boże, ten dzień się szybciej jakoś zapada. Czy to jest zima? Czy mój sklep się aż tak rozrasta, że ja już naprawdę tak szybko muszę robić? Dobrze, chodźmy po jakąś inną. Idź se, facet. Już kupiłeś, to możesz spadać. Zapalmy światło. Będę musiała faktycznie kupić tą lodówkę, bo kupiłam wodę, no i się tak okazało, że potrzebna jest ta. Dobra. Okej, czyli naprawdę zaczyna nam dobrze i skoro muszę dokupywać tego typu rzeczy. $15, 15 i 50 centów, proszę. Czy to był ostatni klient? Wydaje mi się, że chyba tak. Jezu, jakie to jest bogate miasto. Patrzcie, same Tesle i same Porsche jadą. Dodge, Porsche i Volkswagen. Dobra, mamy jeszcze kolejnego klienta. $140. Boże, ile chleba! Wy też jecie tyle chleba? Dobra, i teraz możemy zakończyć dzień. Ile zarobiliśmy przez ten dzień w sumie? $154. Weźmy, kupmy olej jeden. I jedne płatki. No i chyba tylko tyle kupię, wiecie, na razie. Ale tego czerwonego czegoś nie ma i tej kaszamanny. Czy to, co mam, mi wystarczy? A ile to by kosztowało? Tego czerwonego? $7, to nie jest tak dużo. A ta kaszamanna? No to też nie jest takie drogie. Dobra, zamówmy jeszcze to. Głupia jestem, mogłam zamówić na raz, bo więcej płacę do dostawy. Rozpakowywujmy, póki jeszcze nie ma ruchu. Póki ludzie są w pracy, chyba mi się też wydaje o tej porze. Smokaron, penne, okej, okay, nie wiedziałam. I teraz tak, jak najszybciej dobić do $200, żeby nam się tutaj woda... Woda może się zepsuć jak tak stoi? Ale w sumie mogłabym sprzedawać tak tą wodę. Po co komu zimna woda? W sumie lato jest, no dobra, okej. Okay. Serio tylko to? O Jezu, ile ludzi się rzuciło, dobra. Trzeba się tutaj pospieszyć. 1 cent, proszę. Dobrze, dobrze, kupujcie moje produkty, będzie szybciej na lodówkę i będziecie mogli jeszcze kupować u mnie wodę wtedy. Patrzcie. No takich rzeczy to wy nie widzieliście w innych sklepach, żeby sprzedawali wodę. Dobra, ile mam? $115. Kurczę, idę nagabywać ludzi. O, piękna niska pani weszła. Pan nie jest ładny. Pan jest taki gentleman w krawacie. Pan na pewno by chciał. O, tutaj są takie super płatki. Nie, nie chciałby. Super, że mój sklep się rozrasta. Czekam, aż będę mogła... O Jezu, ile oni wykupują. Będę mogła tą lodówkę głupią kupić. Jeszcze mnie nie stać. Kurczę, no! Kupujcie, kupujcie świeże bułeczki i panie pięknusia. Proszę zapraszać. Zapraszamy, zapraszamy. Obydwie panie naraz. Pani też jest bardzo piękna. Proszę, weźmy go. Ona wygląda jak Natasza Romanow, ta z Avengersów. Nie. Tylko mi się tak wydawało. Dobra. Ta kupiła sporo, dobrze. 50. Raz, dwa, trzy. Pan jest, widzę tutaj w marynarce, to wydaje mi się, że kupi pan coś więcej niż za $6. Jedno, drugie. No tylko tyle. Co tak mało? Po co tyle razy gnać do sklepu? Lepiej kupić raz. Ej, ale stać mnie na lodówkę, dobra.
Kupujemy lodówkę. To nie było. Nie, to nie było tu. To było tu i to było tu. I kupujemy lodówkę. I co? Jak ja ją zaraz sobie. Nie pojawiła się. Czyli będę musiała ją gdzieś ustawić chyba. Dobra, dobra. Z racji tego, że mój sklep zyskuje na popularności, to trzeba rotatę. O. I wtedy tu się wepchnieją. Jezu, jaka piękna! Dawajcie od razu tą wodę. A tutaj na dwie te. Dobra, poczekaj sobie, babo. Bo już mi stać na lodówkę, to mi nie zależy aż tak. Ustalmy cenę. 2,66. A dajmy 2,70. Ciekawe, czy będą kupować. Wydaje mi się, że i tak będą kupowali. Dobra, ta kupiła trochę rzeczy. 5, raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa. Pięknie. Pan też kupił trochę rzeczy. Pięknie. Lodówka się zwróci. Raz, dwa, 50 i jeden. No kupujcie wodę, ty! No, tato, widzę, walnęła zakupy. Cudownie. Strasznie satysfakcjonujące jest kasowanie w tej grze, nie wiem dlaczego, mi się tak to przyjemnie robi. Dobrze, tak, będzie trzeba na pewno kupić parę rzeczy, ale to myślę, że już zakończymy dzisiejszy dzień i wtedy będziemy mogli sobie zrobić zakupki. Dlaczego nikt nie kupuje wody, no? Tak długo zbierałam na tą lodówkę. Pan może pójdzie. Kurczę, nie. Ale jeszcze ktoś przychodzi, jest jeszcze szansa, że ktoś kupi wodę. Jak nie będzie nic innego już do kupna, to kupią wodę. Pani wygląda na taką, co by wody się napiła. Miała ciężki dzień w pracy. Usta wyschły jest! Kupuję wodę! W końcu. Cudownie. Mogłabym zrobić pani na to rabat, ale nie zrobię. Cudownie. Dobra, i teraz muszę zakończyć dzień. I mamy 100 dolarów zarobionych w dzisiejszym dniu. I teraz trzeba tak, będzie zrobić zakwaterowanie, bo już nam wszystko kupili. Ale myślę, że to już w kolejnym odcinku. Oczywiście, jeżeli podobał wam się taki odcinek, to zostawiajcie bardzo dużo łapek w górę, to jest wtedy dla mnie znak, że chcecie więcej takich odcinków. Pierwszy odcinek bardzo dobrze wam siadł, dlatego może pomyślmy nad kolejnymi, może całą serią z tej gry. Oczywiście też subskrybujcie ten kanał, żeby być zawsze na bieżąco, żeby wyskakiwały wam powiadomienia, że Milusia Klaudysia nagrała film z właśnie symulatora supermarketu. I mam nadzieję, że w kolejnym odcinku dalej będzie mój sklep zyskiwał na takiej popularności jak w tym odcinku i będziemy milionerami. A ja wam póki co dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!